Witajcie na moim kanale Misia i dzisiaj będziemy rysować ten. Dzisiaj będziemy rysować szopkinsy. Więc co by było można tu narysować? Może jakąś butelkę? Tak, narysujemy butelkę. Zaczynamy od długiej linii. Takiej długiej linii, takiego jakby prostokąta bez, tutaj nie może być linii, nie? Tutaj po prostu trzeba zaokrąglić i pojechać trochę do przodu. Zaokrąglić i pojechać do przodu. Trochę za długie się to zrobiło. Hop. Hop. Ojej. Tadam, 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 tadam. Teraz robimy po środku naklejkę, taka, która jest zawsze na piciu, na bidonie, czy gdzieś, żeby po prostu oznaczała sklep. Albo woda mineralna, no, takie coś. I w środku, znaczy jeszcze nie w środku, znaczy w środku już możemy. I robimy, ojej, coś tu nie wyszło. A, nie. To jest bardzo ładnie, tylko musimy jeszcze się trochę bardziej postarać, bo naprawdę tutaj musimy wynikać dużo robienia, bo tutaj nie ma już takich. To jest naprawdę trochę trudne. To akurat jest prościzn, takie kreski po środku i na tym oznaczającej naklejce narysujemy Szopkinsa, znaczy oczy Szopkinsa. Tak wygląda nasz zwierz. No. Jeszcze może dorysujemy jakąś słonkę, więc tutaj się naprawdę trzeba teraz skupić, bo słonka wymaga trochę pracy. Trzeba obracać, przewracać. To jest nasza słonka. Widać, że trochę długa, ale co nam to zaszkodzi? Dun, 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 dun.
No i podoba wam się? O, wiem, co jeszcze zrobię. Czekajcie, wezmę sobie niebieską krepkę. I zrobię tak. Oczywiście możecie go pokolorować jak chcecie. Ja sobie tylko go zrobię na niebiesko, żebyście wiedzieli, że to woda. Nie jakiś sok. No, wodę też można pić w słońce. Ta-dam! Podoba wam się? To ja już kończę ten filmik. Pa!